Dirt Rally, gra legenda, jeśli chodzi o granie na kierownicy, no w ogóle jeśli chodzi o jazdę symulacyjną. Każdy powinien spróbować, nawet na padzie ta gra jest. Kurde, na padzie ta gra jest prawie niemożliwa. Widziałem, jak ziomki wymiatały w tej grze gdzieś tam na filmikach na YouTubie i po prostu dla mnie to jest kosmos. Weźmy sobie wspinaczkę i po prostu takie sobie pyk, pyk, nie? Stage, ok. Wybieramy sobie jakąś tam furkę. A czekaj, bo ja nie mam chyba na to hajsu. No dobra, muszę to. Czekaj, bo ja tu karierę wybrałem, a ja chcę sobie potestować po prostu. No, Championship, Open. Czekaj, bo tu chyba nie ma tych. Custom Event, jest, dobra. Wspinaczka. Discard, ok. I tutaj mamy w USA. Clubman, ok. I okej. Okay. Widzę, że moja kierownica od razu jest już wspierana. Do niektórych gier musiałem sobie coś tam w necie poszukać, żeby ogarnąć. No, dobra, weźmy sobie może nowe. Aha, dobra, to jest jeden samochód, a tu mamy kilka do wyboru. Weźmy sobie. Może weźmy sobie Peugeota. Mogliśmy sobie wybrać jeszcze naklejki. No i właśnie, nic tutaj nie ustawiałem w tej grze. Włączyłem ją w zasadzie tak o od razu i od razu kierownica jest wykrywana. Tylko pytanie, czy wszystko będzie dobrze działać? Czy biegi, czy będę mógł sobie manualną ustawić skrzynię? Myślę, że tutaj chyba podczas gry można było to ustawić, ale pewności nie ma. Tak czy inaczej, tutaj pyknie. Tutaj mamy practice. Tam, coś tam. Ok. Setup. Chyba nie mogę z tego poziomu ustawić sobie kierki. Wow. Czekaj, i tutaj przede wszystkim. Kamerę sobie. O, kamera, dobra, intuicyjnie dosyć. I tu przede wszystkim w Dirt Rally, co mamy zajebiste? To, że. Ojej. A co to się tutaj stało? Że mi niezbyt dobrze to wygrywa. Nie, bo chodzi o skręt kierownicy. No jednak będę musiał się bawić w konfigurację. No nie lubię tego po prostu. Chcę. Kiedy włączę jakąś grę i od razu taka bardzo popularna kierownica będzie w niej poprawnie wykrywana i wszystko będzie działać tak jak powinno. Teraz zobaczcie. Jest strasznie nieliniowo ustawione to wszystko i musiałbym się nakręcić 90. O, tyle. 900 stopni, żeby. To jest chyba. Nie wiem, jaki to jest skręt. Wow, ale git. Dobra, muszę sobie to szybko skonfigurować. No i dobrze, wszystko mam już skonfigurowane. Powinienem teraz jakoś lepiej chyba jechać. Nie wiem, zobaczymy. 6 km ma traska. I grzejemy. Shit. Drzwi mi odpadają! Tutaj nie ma tak, że masz jakąś mapkę albo oznaczone strefy hamowania czy coś. Wszystko na czujak! Okej. Okay. Cały się poce. Chwilę tylko gram, a już cały spocony jestem. Bo tu jest wysoko, kurczę, po lewej stronie. Można spaść. Ole zajebiście jest, ty. Na kierownicy. Ja pierdzielę. Ja wale, ty. Co się dzieje, nie? Kurde. To jest chyba najlepsze doświadczenia w granie jakąkolwiek grę na kierownicy. To właśnie są tu. Emocje, że wszystkim. Tu się coś dzieje. A nie to, co w tych kurcze turówkach, no. Tutaj mamy już prawdziwe rajdy, kurcze. Opanowanie samochodu. Fantastycznie. Nie chcę tu za szybko jechać, bo kurcze nie. Czy zaraz nie spotkam jakiegoś zakrętu, który mnie totalnie zrujnuje. Mam tutaj włączony ABS. Taki, który mi pomaga, chyba na 5 stopniu. Bo nie dałbym rad, no. Wyglądałaby ta jazda podobnie jak w poprzednich grach wyścigowych. Tak? Po prostu dużo gorzej. A teraz mogę sobie chociaż troszeczkę na zakrętach pohamować i w miarę wytracę tą prędkość.
nie zarzucając dupą. I rzuca tym samochodem na boki, masakra. Źle podszedłem do zakrętu, bo tutaj nie wiadomo jaki ten zakręt będzie, nie masz tu pilota. Musisz sam wyczuć, to jest spinaczka. Musisz znać oczywiście dobrze traskę i tak dalej, każdy zakręt. Całe nieco ponad 6 km. I tutaj ostro, ręczny. Aaaa, doświadczenie, nie? Tutaj potrzebne jest, żeby to ogarnąć, super. Chciałem tak jak te, ci prawdziwi rajdowcy, super. Tak chodzą na drifcie i wiecie, i fantastycznie, nie? Nie mogę się skupić na gadaniu. Zobaczcie, hamowałem dużo wcześniej, ale zarzuciło mnie troszeczkę i to spowodowało, że kurde, no nie dałem rady. Zobaczymy jaki czas będę miał, może nie będzie tak źle. Wow! Ale mi wyskoczył zakręt. Masakra. Ale świetnie to czuć wszystko na kierownicy, mówię wam. Kurczę, jak macie możliwość, to koniecznie, a lubicie takie rajdówki czy coś, koniecznie spróbujcie na kierownicy, to jest niesamowite. To super czuć. I końcówka. Wow. I wszystko czuć, jak ci się samochód rozpierdziela na kierownicy, wiesz, macha na ten. Ustawiłem sobie kąt kierownicy na 270 stopni chyba. Ej, jestem ostatni. Myślałem, że mam jakieś szanse czy coś. Dobra, możemy naprawić pojazd. O, niedużo zniszczyłem nawet. Crew recommendations. Musimy sobie zobaczyć. Okej, okay, możemy naprawić wheels. I czuć było, że z każdym kilometrem ten samochód prowadzi się coraz gorzej. Wszystko na maksa, tak? Okej. Okay. Jestem zaskoczony, że tak mało samochodu zniszczyłem, mimo że tam jeden raz poważnie wypadłem poza trasę, no nie? Dobra, zaczynamy. Zobaczymy jak teraz pójdzie. To jest kolejny etap. Znaczy kolejna runda. Może teraz pójdzie lepiej. No teraz dopiero zaczęliśmy, bo wcześniej łapaliśmy rozpęd. Jezu, jaki wariat. Zakręty są bardzo... Shit! Nie mogłem nic zrobić! Oh my god! Te zakręty są bardzo długie. I czasami, żeby w nie dobrze wejść, to trzeba już dużo wcześniej wytracić prędkość. A ja wytracam już jak jestem na tym długim zakręcie. To jest takie... Wchodzisz w zakręt i koła się blokują. Czyli tak mam ABS włączone, ale wiecie. Jest ciężko, po prostu ciężko. Dobra, i tutaj jest ten zakręt, co mnie zgubił. Troszeczkę. Tak, bo później kontrolę musiałem odzyskiwać nad samochodem. I miałem z tym problem. Skandynawskie szarpnięcie prawie, że tak, na taki gładki zakręt, na pewno skandynawskie by się przydało. O, shit, w ludzi wjechałem. No to po co oni tam stoją, nie widzą, że ślisko. Ła, wyrobiłem, ale beka. Myślałem, że to niemożliwe. Nawet nie wiem ile kilometrów na godzinę jadę, ale jest absolutnie fantastyczne wrażenia są. Świetny dźwięk, na kierownicy dosłownie wszystko się czuje i elegancko to działa. Naprawdę zdecydowanie jak ktoś chce przetestować jakąś grę na swojej kierownicy, ma dobry force feedback, to zdecydowanie powinien spróbować Dirta Rally, chociaż to jest niesamowite. Super. Jeszcze bym to jakoś wylądował, no. Ja nie wiem, co oni nigdy w rajdach nie jeździli, czy jak. Ja źle podjeżdżam tutaj. No ten zakręt jest... Wiedziałem, że on taki będzie. Już wcześniej tak a dopiero później nagle ci wyskakuje taki zakręt z 90 stopni.
Wow. I tutaj ręczny. Super! Ledwo z tej dwójki ruszył. Dobra, lecie tylko powoli, 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 bo ten zakręt jest przerąbany i kurde kamień. On specjalnie tu jest ten kamień, kurde. Ale frajda jest. Nie można się takimi ten rzeczami przejmować, że się wypadnie z trasy. No bo to jest tak pomyślane, żeby znać tą trasę na pamięć, nie? Tutaj o to chodzi. Nie mamy żadnego pilota, żadnej mapki, nic. Po prostu musimy wyczuć zakręty, nie? To jest nasze zadanie. Oj, coś z samochodem jest nie tak. Bardzo nie tak. Nie chcę go chyba oglądać. Teraz i tak będziemy mieli zdjęcie jego. Czy no, wygląd zewnętrzny? On nie wygląda tak źle chyba. Chyba, ale jest to absolutnie niezwykłe, kurczę. A tutaj chyba jeszcze są te... Jak to się nazywało? Już nie pamiętam. Nie, Rallycross. Chyba, o, właśnie Rallycross mi chodziło, no. Zobaczymy tutaj i tu będziemy mogli się z innymi ścigać. Final Laps, Semi-Final Laps, Difficulty. Ja tu miałem na Easy ustawione, bo to są jeszcze moje ustawienia, jak grałem na padzie. Myślę, że to nie ma znaczenia i tak przegram. Jest ciężko. No i dobra, możemy sobie tutaj wybrać czwórkę. No nie wezmę tego klasy. A czekaj, bo to są chyba inne. Nie! Tego nie biorę miniacza. Co my tu mamy? O, wezmę sobie kliówkę może. Okej. Okay. Bierzemy Clio i zobaczymy jak pójdzie. I tutaj wiecie, mamy Joker Lab, czyli dodatkowe jakby powiększone okrążenie. Musimy je zrobić, a je zrobię na samym początku. Jakiego nie zrobimy, to coś tam tracimy, czy jesteśmy zdyskwalifikowani. No i to dodatkowe okrążenie musimy zrobić raz, a potem już normalny stukać, nie? Więc ja je zrobię na samym początku. Kwalifikacja. Okej, dobra, spoko. I tak chcę w ogóle tutaj pojeździć, więc startujemy. Co? Jaka... Jaki zmulony ty. Widzicie, niektórzy pojechali na Jokera. Znaczy jedna osoba, no w sumie ja też. No ta jedynka jest tutaj masakryczna. I teraz pierwszy raz jadę na szutrze i powiem wam, jest masakra. Dobra, jak tu kuźwa jechać? Nie mamy tu żadnej mapki, nic. Ale traska jest bardzo króciutka, ja już zrobiłem Jokera. Więc mogę sobie teraz jechać tu chyba. Nawet ci, co teraz pojadą tego Jokera, i tak będą szybsi ode mnie. No nie wierzę, jak to tak super mi szło i już dupa. Ach. Ale ta jedynka, zobaczcie jaki mułowaty jest ten samochodzik. Nie? Od niskich obrotów. Ledwo wystartuje, silniczek to musi mieć chyba od kosiarki. I tu się trzeba, po wewnętrznej stronie jest kawałek asfaltu. Ja myślę, że jego trzeba się trzymać, żeby dobrze wejść w ten zakręt tutaj. A tutaj wchodzimy, pyk. I trzeba jakoś w niego trafić, ten asfalt tam. Albo próbować się driftować, ale to jest ciężkie. Czyli jedziemy po prostu takie kółeczko. A później dopiero będziemy mieli chyba tą traskę już taką prawilną, tak myślę. O, okej. Okay. Race complete i zobaczmy, co się stało. 1.44, to chyba takie... Nie no, ale dobrze, że nie dwie minuty. Najgorszy, znaczy od 15 numerka jestem... Ojej, jeden miał 1.30 czas. Jak miał to? Jak on to zrobił? Nie wiem. Restartujemy? A to jest ten, nie to. Restart to jest chyba to. O, okej. Okay. Spróbujemy jeszcze raz. Teraz już znam traskę.
jedziemy od razu do Kera. I znowu to samo, no. Dobrze, dobrze. Trzymałem go na obrotach, gnoja. Ja mam wrażenie, że oni jadą bardzo wolno, nie? Jak się tak siedzi w kokpicie, to wszystko tak to pierdziela. Driftuj, driftuj, gazu, gazu. Jest, dobra, ej, do teraz chyba poszło super. To będzie to, mówię. Patrzcie, 1.30, coraz lepiej. Ale kurde, jeszcze jeszcze ostatni, ale już się zbliżyłem do tego czasu przedostatniego. To jest poziom średni, więc ja jestem z siebie zadowolony. Moi drodzy, Dirt Rally to jest zdecydowanie gra, którą szukacie, jeśli chcecie pograć na kierownicy. Absolutny majstersztyk. Mamy fajne dźwięki samochodów, force feedback. Jeszcze nie jechałem tak, no trochę tutaj jechałem na tym szutrze, ale to jeszcze sobie możemy tutaj potestować takie, no rajdy po prostu, nie? Dobrze. Jedziemy teraz rajdy. Mam tego mojego małego grzyba. O, i teraz będę miał... Coś tu jest zepsute w tym aucie chyba. Okej. Wow. Okej, czwóreczka. Trzeba trochę zwolnić. O, za dużo. Dobra, jedziemy dalej. Dobrze, jest. Kolego, ty mnie nie pouczaj tu, okej? Ja wiem jak jechać. O, tu mam swoją drogę. Okej, super jest. Nie, on, tutaj bardzo ważne jest, żeby się zgrać z tym pilotem. Możemy sobie tutaj ustawić coś, czy pilot będzie mówił nam wcześniej. O tych kolejnych tych. Tu chyba będziemy mieli jakąś hopkę. Tutaj mamy... Okej, pyk. Fuck. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Miałem źle ustawioną kierownicę, okej? Okay? Mówmy się tak. Jeszcze raz, oh shit, jedziemy. Czytaj tam z tego zeszytu, a nie gnoju. Dobra, na spokojnie. Kurde. Right one half long. Into
prepare right 6. Into left 5, don't cut past junction. Into crest, right 6. Into left 5, long crest, 80 crest. Right 6, long, tight 5, don't cut crest, jump maybe 60. Turn right 3, don't cut. Crest, jump maybe. Left 6. Into right 5, long. Into left 3, long, 60. Right 3. Into left 5, tight, don't cut, 150. Left 6. Caution, right 6, rocks inside, 200. Right 6 over bumps, left 5, right 6, 120. Right 4 long, 60. Left 1 half long. Right 6 half long, crest. Right 6 half long, times 4. Left 6, and crest. Into right 5 half long, times 2, don't cut. 60. Left 2 long, 60. Right 2 long, don't cut, crest, 80. Left 5 long, crest, jump maybe. 80. Caution, left 4 long, keep mid. Into right 5 half long, don't cut, keep right of a crest. Into left 4 long. Into caution, right 2 long, keep mid. Caution, jump, right 5 tight, don't cut, left 6, into left 6 long, 80 over bump. No i świetnie, zniszczyłem wszystkie światła w aucie i dziwnie jest trochę teraz. Pilotowi zaczął drżeć głos. Po co światło gasło, no? Ej, ale fajnie jest, powiem wam naprawdę. Teraz przechodząc karierę w Dercie Rally, naprawdę to by była czysta przyjemność. Bo zaczynasz sobie od po prostu powolnych jakichś tam samochodów, nie? A potem sobie ciśniesz już jakimiś tam szybszymi. I to jest w zasadzie kontynuacja mojej kariery, jak sobie grałem gdzieś tam na padzie i miałem tego małego miniacza jakoś, o, Total Damage. 89%. Kurde, ale to jest, o, zobaczcie, widzicie? Widzicie nawet pachy? To jest właśnie dobra gra, to jest oznaka dobrej gry, że po prostu musisz się skupić w 100%, żeby ogarnąć. Jest ciężkie, jest naprawdę bardzo ciężko. Moi drodzy, pozycja obowiązkowa dla osób, które mają kierownicę. Zapraszam was na kolejne odcinki z testowania kierownicy w różnych grach. Trzymajcie się, na razie, pa pa.